Redaktor Sawicki z Rzeczpospolitej. Dziękuję. Panie premierze, chciałem zapytać, wspomniał pan o ustawie, która będzie potrzebna na potrzeby, jak rozumiem, powstania NABE. Czy mógłby pan zdradzić nieco więcej szczegółów, kiedy ta ustawa mogłaby powstać, czego mogłaby dotyczyć? No i właśnie, kiedy ona mogłaby powstać? Mam też pytania dotyczące, jeśli mogę, związków zawodowych. Czy z takim samym entuzjazmem związki zawodowe Tauronu także wypowiadają się na temat tej umowy społecznej? I chciałem też zapytać, czy to będzie grupa NABE, czy jednak spółka? Bo też były tutaj pewne dyskusje, czy to będą kilka podmiotów w ramach jednej grupy, czy jednak jedna zintegrowana wspólnie spółka. No i kwestia tradycyjnie wyceny aktywów węglowych. Kiedy możemy się jej spodziewać? Dziękuję bardzo. To ja może to najpierw kwestię. Dobrze, panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, dotyczące ustawy. Ustawa nie będzie dotyczyła powołania NABE, a będzie dotyczyła tylko kwestii osłon społecznych, czyli tego, co jest właśnie zapisane w tym porozumieniu. No, jest to kwestia ustanowienia chociażby specjalnych emerytur górniczych, odpraw do tego wszystkiego, przepraszam, energetycznych w tym przypadku, już mówię górniczych z przyzwyczajenia, ponieważ od wielu miesięcy, czy nawet dłużej mówimy o umowie społecznej z górnikami. No tutaj też częściowo dotyczy to górników. Więc tego będzie dotyczyła ta ustawa. Intencją naszą jako rządu jest, aby ta ustawa była jak najszybciej przez rząd przyjęta i przedłożona parlamentowi. Przepraszam, panie przewodniczący, jeśli mogę dopytać. Wartość, bo wiemy, że taka umowa społeczna z górnikami kosztowała 32 miliardy. Ile tutaj możemy spodziewać się, panie, taka umowa? Panie redaktorze, jak będziemy przedstawiać projekt ustawy, a mówię, będzie to w najbliższym czasie, wtedy również przedstawimy te kalkulacje finansowe. One będą zawsze szacunkowe, prawda? Bo no przede wszystkim działamy w takim, można powiedzieć, środowisku zmieniającym się, prawda? A mówimy tu o bardzo długiej perspektywie czasowej. No 20 lat, prawda, w zakresie energetyki to jest, można powiedzieć, przepaść czasowa. No, my rok temu, jakbyśmy rozmawiali, to była zupełnie inna sytuacja, jeśli chodzi o energetykę i perspektywy. I w ciągu tego roku wszystko się właściwie zmieniło, a co dopiero w ciągu 20 lat. Ale takie szacunki oczywiście wtedy szczegółowe przedstawimy. No to jest obowiązek, żeby w ramach ocen skutków regulacji również te skutki finansowe były przedstawione. Ja nie przewiduję, żeby te skutki finansowe były aż tak duże, o jakich tutaj pan redaktor w tej chwili wspomniał w przypadku górnictwa. To jest jedna kwestia. Druga jest taka, my przewidujemy, że NABE będzie jedną firmą rzeczywiście, spółką, która no, będzie działała właśnie jak spółka. Nie przewidujemy w tej chwili tego, aby miała to być jakaś grupa czy jakaś większa ilość podmiotów. Wszystkie kalkulacje ekonomiczne pokazują, że najlepszym wariantem jest właśnie spółka jednolita, która skupia te wszystkie aktywa w jednym podmiocie. Bardzo dziękuję. Jesteśmy ograniczeni czasowo, więc bardzo serdecznie. Ja chciałem tylko jedno zdanie. Chciałem poinformować, szanowni państwo, że tak jak górnicy węgla brunatnego podpisali umowę, my oczywiście nie obejmujemy swoją działalnością Tauronu, ale podpisali też tą umowę przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych, którzy reprezentatywnych na zespole trójstronnym, którzy są pracownikami Tauronu, więc ci przedstawiciele dzisiaj również obecni tutaj na tej sali oczywiście tą umowę podpisali.